Zespół pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny wystąpił w Katedrze Lwowskiej z koncertem kolęd i pastoralek. Koncert pod nazwą Cicha Noc był prawdziwym prezentem dla Lwowian i gości naszego miasta na zakończenie okresu kolędniczego rzymokatolików. Organizatorami wydarzenia byli Fundacja Dziedzictwo Kresowe oraz Kuria Metropolitalna Obrządku Łacińskiego we Lwowie. Była to wielka radość, bo jest to przedłużenie tych pięknych rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Zgromadziło ono tutaj u nas w katedrze dzisiaj wielu mieszkańców Lwowa, naszych wiernych, którzy, widziałem, bardzo głęboko przeżywali tę wielką tajemnicę Bożego Narodzenia, które przynosi pokój, radość, tak bardzo potrzebne nam wszystkim, a zwłaszcza tutaj nam mieszkającym w Ukrainie. Organizatorzy uważają, że dzięki tej inicjatywie trafiają do najważniejszych odbiorców, Polaków na Ukrainie oraz miłośników polskiej kultury i innych narodowości. Kolędowanie w Katedrze Lwowskiej z roku na rok staje się już tradycją. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność gościć zespół pieśni tańca Mazowsze, a w tym roku swoją obecnością zaszczycił nas zespół pieśni tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Zespół na bardzo wysokim poziomie artystycznym, kolędy, w interpretacji których są dobrze znane poza granicami kraju, ale także tu we Lwowie. Wiele domów we Lwowie kojarzy i zna te kolędy od dziesięcioleci przecież. Kolędowanie w katedrze z bogatą ponad 600-letnią historią wzbudziło wiele pozytywnych emocji oraz wzruszeń nie tylko wśród publiczności, ale także wśród artystów. To przecież m.in. na Śląsk po II wojnie światowej repatriowało wielu Polaków ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Jest to dla nas szczególny koncert, dlatego że kończymy cykl kolędowy, który co roku mamy w Polsce w różnych miejscach, w kościołach głównie. A tutaj w katedrze we Lwowie to jest miejsce dla każdego Polaka szczególne. Wielu z nas, naszych dziadków czy rodziców pochodzi ze wschodu i to jest właśnie z tych ziem. Ja, mój dziadek pochodzi z Żółkwi, pochodził z Żółkwi, więc dla mnie to też jest bardzo wzruszający moment. Założony w 1953 roku przez Stanisława Hadynę oraz Elwirą Kamińską, zespół pieśni i tańca Śląsk jest dobrze znany we Lwowie. Zespół kilka razy gościł w naszym mieście, ale w katedrze z koncertem kolęd wystąpił po raz pierwszy. Bardzo dobrze pamiętam, byłam wtedy jeszcze dzieckiem i byłam z rodzicami właśnie w tej naszej zielonej operze w parku. I ten koncert zapamiętałam na całe życie. Dotychczas pamiętam piękny występ zespołu Śląsku, oprócz tego zniosłam kwiaty i byłam zaproszona za scenę. I tak mnie to wbiło w pamięć, że na przeciągu tych wszystkich lat pamiętałam to dotychczas. Jak tylko usłyszałam, że będą u nas w katedrze, bardzo się ucieszyłam i już czekam z niecierpliwością na występ tego zespołu. Do Lwowa artyści przywieźli świąteczny repertuar najbardziej znanych i lubianych kolęd i pastorałek. Nie zabrakło tych mniej znanych, regionalnych, śpiewanych gwarą śląską, jak również patriotycznych pieśni bożonarodzeniowych. To, że tyle zespołów tutaj ściąga ta przestrzeń, sama świadczy o tym, że jest to szczególne miejsce do tego, aby wykonywać muzykę, szczególnie muzykę religijną. Bogactwo tej muzyki religijnej jest wielkie i na pewno kolędy i pastorałki, polskie kolędy i pastorałki są takim wyjątkowe, mają wyjątkowe miejsce w tym repertuarze i w tym skarbcu. I dlatego w zeszłym roku Mazowsze, w tym roku Śląsk ściągają tutaj, żeby to miejsce wypełnić tą piękną muzyką. Pani konsul Eliza Dłonkiewicz zawsze chciała obejrzeć występ Śląska na żywo. Jej marzenie spełniło się właśnie we Lwowie. Cały czas czuję takie wewnętrzne poruszenie. To po prostu było tak piękne, tak wzniosłe i tak wspaniałe, że myślę, że jeszcze długo będę dochodziła do stanu takiej normalności, ale chciałabym zachować te emocje jak najdłużej, bo myślę, że to jest coś wspaniałego uczestniczyć w tak pięknym koncercie. Trasa koncertowa zespołu Śląsk na Ukrainie rozpoczęła się we Lwowie. Następne koncerty odbyły się w Kijowie oraz Żytomierzu.